chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Wam, bracia i siostry, pokój Boży. Miałem nie usługiwać, ale gdy brat Andrzej powiedział tą pierwszą pieśń, którą mamy zaśpiewać o Kościele Bożym, że ten żywy Kościół, właśnie tak mnie poruszyło, żeby jednak usłużyć na ten temat, o którym dzisiaj rano i wcześniej rozmyślałem. Może zacznę z księgi proroka Ageusza. To jest mowa o budowie, o budowie świątyni. Wiemy o tym, że była zburzona. Wiemy o tym, że naród izraelski częściowo wrócił, choć niektórzy nie chcieli wracać, bo im w Babilonie było dobrze, ale część wróciła po prostu, aby odbudować Jerozolimę, odbudować przybytek pański. Chociaż później w pewnym momencie ten pierwszy zapał, który mieli, gdzieś tam odszedł i zwrócili swoją uwagę na inne rzeczy. I może teraz przeczytam od czwartego wersetu, może niżej pierwszego rozdziału. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Oto teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. Oto pracuje, kto pracuje, aby zarobić, pracuje do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie dom. Upodobam go sobie i ukażę się w nim chwale, mówi Pan zastępów. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krztąta się wokoło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mosz, na oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi, bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorbabel, syn Szalatiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchała głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Widzimy tutaj proroctwo w Starym Testamencie, ale chciałem zwrócić uwagę, my żyjemy w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu jest troszeczkę inaczej. W Nowym Przymierzu, gdy patrzymy na świątynię Bożą, patrzymy w dwóch aspektach. W jednym aspekcie jest to napisane w liście apostoła Pawła do Koryntian, gdzie jest mowa o tym, w tym wersecie odpowiedzialności mówi tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Czyli z jednej strony mowa o świątyni, gdy tam jest mowa o świątyni izraelskiej, tej zewnętrznej, tej z kamienia, a tutaj jest mowa o świątyni naszego ciała, gdzie mieszka Duch Boży. Również apostoł Piotr w swoim liście pisze o tym, że my jesteśmy, budujmy się jak w te żywe kamienie, jako w tą świątynię Bożą. Czyli jako Kościół jesteśmy też świątynią Bożą. Gdy się zgromadzamy jako wierzący, jesteśmy świątynią Bożą, aby składać ofiary, które są przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Gdy również apostoł Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, mowa tam jest o ciele, czyli też o wzroście, bo i tu jest napisane. I tak każe, to jest 16 werset, pisze tak, 4 rozdziału. I z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemne zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli widzimy tutaj, tam jest mowa o świątyni, tu jest mowa też o świątyni naszego życia. I teraz musimy pomyśleć, skoro tam Pan Bóg zarzuca narodowi izraelskiemu poprzez proroka, że czynnie są zainteresowani innymi rzeczami. I myślę, tak często w naszym życiu jesteśmy zainteresowani czymś innym, czyli naszym ciałem często. Aby naszemu ciału było wygodnie, aby nam się dobrze powodziło, abyśmy nie chorowali, abyśmy wiele innych rzeczy mieli zewnętrznych. Chwała Bogu, dziękujemy Bogu, że możemy to mieć. Ale świątynia Boża w naszym życiu często leży w gruzach.
często nie jesteśmy zainteresowani tym, aby ona... Z jednej strony mówimy, że tak, chcemy powodzenia, chcemy Bożego błogosławieństwa w naszym życiu, chcemy wielu rzeczy, ale tak faktycznie nic nie robimy, aby ta świątynia naszego serca, świątynia również jako zbór, jak, bo słuchajcie, jeżeli moja świątynia, twoja świątynia i każdego z nas leży w gruzach, gdy się spotkamy, no to są same gruzy. Ale gdy ty, twoja świątynia i moja świątynia, świątynia w naszych sercach jest odbudowana, jest obecność Boża, to gdy się w pełni zgromadzamy wszyscy razem, jest Boża obecność. Bóg objawia swoją moc, Bóg objawia swoją chwałę. Widzimy rzeczy, rękę Bożą, choć ona jest niewidzialna, ale widzimy zewnętrznie, gdy czyni znaki i cuda. Możemy je oglądać. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy przystanęli na naszej drodze i zaczęli coś robić. Już zapomniałem, który tam chyba Ozeasza jest napisane, żebyśmy przystanęli, żebyśmy już czas szukać Pana. To samo jest zapisane, moi mili, w liście do Efezjan. Obudź się ty, który śpisz, powstać z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Jest to samo napisane. Tam była świątynia zewnętrzna. Tam były rzeczy zewnętrzne. Dziś mówimy o Ojcu Duchów. Jest to rzeczy duchowe są, które są niewidoczne. Ja nie widzę, jak twoja świątynia wygląda. Ty nie widzisz, jak moja świątynia wygląda. Chyba że Pan da objawienie i zobaczymy to, co jest w twoim sercu, jak ona wygląda. Gdy budowano świątynię Salomona, jest napisane ciekawe słowo w Księgach Królewskich. Jest napisane, gdy budowano, choć była zbudowana z kamienia i to dużych głazów, jest napisano, że gdy budowano ją w Jerozolimie, nie usłyszano uderzenia młotem. Nie uderzano, nie obrabiano już tych kamieni w Jerozolimie. One wszystkie zostały obrobione w kamieniołomie. Gdy czytamy 51 rozdział Księgi proroka Izajasza, mówi, zobaczcie na kamieniołom, z którego zostaliście wydobyci. Zobaczcie. Czyli Bóg, słucham? 51 rozdział. Bóg po prostu mówi o tym właśnie, abyśmy, że pokazuje nam, że nasze życie musi być obrobione tu i musimy pasować do tego drugiego kamienia, o którym pisze Piotr, tego żywego w tym miejscu, w tej świątyni Bożej. I czas szukać Pana. Czas zacząć coś robić w swoim życiu. Ja myślę, że to nie jest od konferencji do konferencji, od niedzieli do niedzieli, bo na tym nie znajdziemy, nie odbudujemy świątyni w swoim życiu. Ale to jest systematyczna, codzienna praca nad naszym życiem. Codzienne zapieranie się samego siebie. Codzienne wstawanie, gdy Pan budzi, jak siostra mówiła, czy w nocy, czy kiedy, wstawać, choć się spać chce, bo Pan chce przemieniać nasze życie. Chce zmieniać twoje i moje życie. Chce nas przygotować na ten czas, który przychodzi, chociaż my mówimy, jeszcze nie czas. Tak samo oni mówili, że jeszcze nie czas. A czas przychodzi. Chociaż zobaczcie, patrzymy na tego biednego Izraela i mówimy tak, no oni mieli tyle napisane w Słowie Bożym. I ci uczeni w Piśmie, przecież oni znali na pamięć Słowo Boże. A nie poznali czasu, kiedy Chrystus Pan przyszedł. My mamy tyle słowa, tyle zachęty, tyle ostrzeżeń, tyle mówienie, co będzie znakami zewnętrznymi. A często śpimy. Często tak samo jak oni. Czekamy nie wiadomo czego. Ale Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy chcieli zacząć szukać Bożego oblicza. Aby ta świątynia w naszym życiu została odbudowana. Aby obecność Boża, bo czytamy, gdy zbudujecie, gdy pójdziecie w góry, przyniesiecie to drewno, mówi Bóg, ja sobie upodobam ten dom. Ja sobie upodobam ten dom. I tak samo, choć wiemy, że Duch Boży, jesteśmy świątynią Bożą, ale często mówię, gdzieś tak jak za czasów Izraela, gdzieś zasłonięto nawet ołtarz Boży
innymi rzeczami. Żeby, nie wiem dlaczego, no ale żeby nie, może nie było widać, żeby sumienie nie męczyło królów izraelskich, że, czy innych, że jednak Pan jest Panem. Bóg jest ich Bogiem, a nie jakieś tam bożyszcza. Dlatego chcę was dzisiejszego poranku zachęcić, abyśmy, jak Słowo Boże mówi, obudzili się. Ty masz sam się obudzić. Ja ciebie nie obudzę. Jest napisane, obudź się ty, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest mowa nie do, do niewierzących, bo często patrzymy, o może to dla niewierzących. Nie, to jest słowo dla mnie, słowo dla ciebie, żebyśmy się obudzili. Już czas szukać Pana, już czas zmienić swoje życie, już czas wypytywać się o te drogi, które prowadzą do wieczności. Już czas to robić, a nie zajmować się rzeczami. Tak, mam troskę codziennego życia, mamy takie czy inne rzeczy, wiadomo, ale najważniejsze jest to, aby ta nasza świątynia, w której jest Duch Boży, Duch Święty, ona nie leżała w gruzach, ale aby była wspaniała, znakomita, aby ludzie mogli widzieć tą światłość w Tobie, aby to było normalne w Twoim i moim życiu. Chcę was właśnie z jednej strony zachęcić, z drugiej strony tak się zastanawiałem, mówię, dlaczego deszcz nie pada. A może Bóg chce zwrócić nam uwagę, że to my poprzez naszą postawę często powodujemy to, że nasze modlitwy gdzieś umykają, deszcz pada tam i tam pada w Polsce. I to obficie. A u nas potrzebujemy, a może nie pada. Nie musi tak być. Ja nie mówię, że tak musi być, ale tam jest napisane w księdze właśnie tym, że tak było u nich. Ale myślę, że też może w sferze duchowej, że nie ma Bożego błogosławieństwa, bo ten deszcz na nasze życie gdzieś nie pada. Chcę was zachęcić do systematyczności, do systematycznego czytania Słowa Bożego z modlitwą. Nie dlatego, żeby trzeba przeczytać, ale chociaż króciutko. Nie musisz przeczytać 10 rozdziałów czy 3 rozdziałów dziennie, ale chociaż słowo z modlitwą. Poprosić Pana, aby to słowo wykonywało jego dzieło w twoim życiu. Abyś o tym słowie rozmyślał, gdy pójdziesz do pracy, gdy będziesz coś robił na roli, żeby ono przypominało się tobie i ono będzie wykonywać dzieło. Nie wiem, w jakim stanie jest twoja świątynia. Ty nie wiesz, w jakim stanie jest moja, ale Bóg wie. I ty też wiesz, w jakim stanie jest twoja świątynia. Już czas, aby zacząć odbudowę. Już czas, aby ona była odbudowana. Już czas, aby chwała Pańska, jak jest napisane w księdze proroka Izajasza, że chwała Pańska zjawiała się nad twoim życiem, nad moim życiem. Aby ludzie patrząc widzieli Jezusa Chrystusa w twoim i moim życiu. Bo często nasze postępowanie często wskazuje całkiem na coś innego. Dlatego może tak krótko, właśnie może tak bardzo nieprzygotowany, ale chciałem was zachęcić. Z jednej strony jest to ostrzeżenie, ale z drugiej strony też i zachęta, aby czas, już czas zacząć szukać Pana w swoim życiu. No jak? W Słowie Bożym, w modlitwie, rozpytując się o Niego, stając na kolana i prosząc, Panie, Ty objaw się dla mnie. Ja pragnę szukać Ciebie, choć widzisz, w życiu mi nie wychodzi. Chociaż widzisz, że często przychodzi lenistwo do mojego życia, czy inne rzeczy. Ale Panie, ja pragnę szukać Twojego oblicza. Pomóż mi w tym. I On Tobie pomoże. Duch Święty, który też tu było wspomniane, On jest ku pomocy nam dany. On nas zawsze będzie wiódł i prowadził do tego, abyśmy szukali Bożego oblicza, abyśmy chcieli mieć społeczność z Jezusem, aby Jezus był uwielbiony w Twoim moim życiu. Duch Boży to będzie czynił. Tylko Mu pozwólmy. Pozwólmy Mu. I gdy pozwolimy Mu w ten czas, gdy zaczniemy rozmyślać o Bożych rzeczach, zaczniemy rozmyślać o naszej duszy, o tym, coś tu była mowa, która jest wieczna, która idzie tam, do wieczności
i kiedyś stanie przed sądem Chrystusowym. Każda z nas. I później zostaniemy przyodziani w ciało chwalebne. Zarówno jedni, jak i drudzy. Jedni idą na wieczne potępienie, drudzy pójdą na wieczną chwałę. Ale już czas. I Duch Boży będzie to czynił w twoim życiu. Tylko pozwól Jemu to uczynić. A gdy pozwolisz, On ciebie pobłogosławi. Może staniemy, krótko się pomodlimy.